w jaki sposób Microsoft próbował przekonać niezaawansowanych użytkowników do ich produktów. W najbardziej głupi z możliwych. Sposób ten ma na imię Bob, Microsoft Bob. Jest to aplikacja uruchamiana pod systemem Windows 3 lub wyższym. Została wydana w 1995 roku, 5 miesięcy przed Windowsem 95, który totalnie po nim pozamiatał. Zamiast okienek pojawiają nam się drzwi oraz pewnie Wam znany pies o imieniu Rover z Windows XP. Przy pierwszym uruchomieniu pyta nas ono parę informacji, takich jak imię, nazwisko, pseudonim, datę urodzenia, hasło i adres. Może powinien jeszcze zapytać o numer karty kredytowej, stan cywilny oraz hasło do konta bankowego? Po tym szczegółowym wywiadzie Rover prowadzi nas do naszego startowego pokoju. Ponieważ Rover robi to dość niejasno, ja postaram się wyjaśnić zasady Boba. Dostajesz sobie pokój, urządzasz go wedle upodobań, a przytrzymując klawisz F1 dowiadujesz się, gdzie poukrywane są aplikacje na Boba. Na pierwszy ogień idzie karteczka skrywająca aplikację Letterwriter. Zanim jednak cokolwiek napiszesz, musisz podać tytuł listu oraz z jakiej okazji go piszesz. To właśnie jest jedna z wad Boba. Zanim cokolwiek zrobisz, musisz przedstawić swoje niecne zamiary Roverowi. W liście oczywiście możemy zmieniać czcionki, kolory, a nawet dodać sweet taśne ramki. Co dziwne, Rover nie pozwoli nam go wydrukować, ale możesz skorzystać z usług dziwacznej i zapewne płatnej poczty Microsoftu. Za pomocą zegarka na półce możemy ustawić sobie alarm, który stworzy dymek o ustalonej godzinie. Chwileczkę, co to za słoń Indiana Jones? Jest to pseudogra pseudoedukacyjna pod tytułem GeoSafari. Zamiast Rovera pojawia się słonik o imieniu Hank. Wybieramy rejon świata, Hank zaznacza na mapie państwo z tego rejonu, a my odpowiadamy, jakie to państwo. Nie do końca wiem, jak to skomentować, więc przejdźmy dalej. Dość dziwnymi programami są Household Manager i Financial Guide. Bo w końcu zamiast wsadzać do systemu instrukcje obsługi systemu, wsadźmy tam instrukcje obsługi życia. Pierwsza aplikacja daje rady do zarządzania domostwem, druga, do zarządzania pieniędzmi. Ciekaw tylko jestem, czemu takie coś wbudowane jest w system, wyglądający jak system dla pięciolatków zaprogramowany w Paincie. Któż by nie chciał adresu mailowego małpabob.com? Nikt by nie chciał. Ale jeśli chcesz, to możesz sobie tu założyć. Pozostałymi aplikacjami są kalendarz, w którym możemy sobie zapisywać przypomnienia, książeczka czekowa, o której nie mam pojęcia, na czym polega, oraz książka adresowa, w której możemy zapisać adresy i mail przyjaciół. A na koniec trochę o personalizacji Boba. W Bobie możemy zmieniać wygląd pokoju, tło za oknem, wygląd każdego elementu aktywującego aplikację. Dodawać programy z Windowsa i DOSa jako pudełka, a nawet zmienić Rovera na innego asystenta, lub nawet na pustkę. To na pewno spodobałoby się dzieciom, ale jeśli jakimś cudem na Twoim komputerze jest zainstalowany Bob, oto co należy zrobić.